13 grudnia w Bielskim Domu Żołnierza odbyła się uroczystość mianowania kadetów w Liceum Ogólnokształcącym imienia Tadeusza Kościuszki. Na dzisiejszej uroczystości zostało mianowanych 23 kadetów. Z tego 12 z klasy o profilu wojskowym i 11 z klasy o profilu policyjnym. Symboliczne włączenie do społeczności szkolnej w tym przypadku zgromadziło wiele służb mundurowych. W uroczystości uczestniczyli dowódca 18 Bielskiego Batalionu Powietrzno-Desantowego, podpułkownik Mieczysław Bieniek oraz komendant miejski policji inspektor Ireneusz Szwarga. To oni mianowali uczniów. Nie wyobrażam sobie takiej uroczystości bez dowódcy 18 Bielskiego Batalionu Powietrzno-Desantowego i bez pana komendanta, bo przecież my kształcimy młodzież, która kiedyś będzie zasilać właśnie tamte służby, więc myślę, że taki autorytet jak pan dowódca i pan komendant tutaj w tym momencie bardzo duże wrażenie zrobił. Uchwała ojczyzny. Zwracam się teraz do was, kadeci. Mając tak wspaniałe grono nauczycielskie, wykorzystajcie każdą chwilę na to, żeby kształcić się, zdobywać tą wiedzę i rozwijać się, rozwijać ten swój charakter, kształtować ten charakter na resztę swojego życia. Czy będziecie chcieli być w wojsku, czy będziecie chcieli być w policji, czy będziecie, że tak powiem, dalsze życie toczyć w cywilu, ten fragment tego życia w mundurze na pewno was w jakiś sposób ukształtuje pozytywnie. No to jest pierwszy krok do tego, żeby wstąpić i być kiedyś w szeregach służb mundurowych, jakiekolwiek służb mundurowych, czy to jest policja, czy to jest wojsko, czy to jest straż pożarna. To one są potrzebne, te szkoły, te klasy właśnie profilowane, szczególnie profilu wojskowym. One kształtują uczucia patriotyczne. Patrioty są ogólnie rzecz biorąc, pokazują tej młodzieży, jak powinno być może to wychowanie właśnie w patriotyzmie wyglądać. Tutaj nie ma miejsca na brak tych elementów. Te symbole, one występują na każdym kroku. Począwszy od mundurów, sztandar, jakiekolwiek emblematy, przywiązanie do flagi, do hymnu. Ta uroczystość dzisiejsza jest najlepszym tego przykładem. Moje żołnierskie serce na tej uroczystości naprawdę się radowało. Byliśmy mianowani i to było wspaniałe przeżycie. Ale to też obowiązuje. Tak, zobowiązuje do tego, żeby jednak jak jesteśmy w mundurze, zachowywać się całkiem inaczej, być bardziej poważni i reprezentować godnie naszą szkołę. Oprócz nauki przedmiotów ogólnokształcących, w klasach policyjnej i wojskowej realizowane są m.in. zajęcia z musztry, taktyki, elementy kryminalistyki i pracy dochodzeniowej. Wielu uczniów po zdaniu matury planuje związać swoją przyszłość ze służbami mundurowymi. W naszej szkole uczniowie nabywają takie umiejętności, które przydadzą się w każdym zawodzie, więc nawet gdyby ktoś po 3 latach uznał, że jednak te służby mundurowe nie są dla niego, może sobie wybrać każdy inny zawód, z tym, że będzie o wiele bardziej sprawny niż po zwykłym liceum. Jeżeli ktoś chciałby w naszej szkole realizować swoje pasje, zdobywać wiedzę, nie wiem, jakieś zainteresowania związane z rekreacją bądź z innymi właśnie takimi dziedzinami, jakie przedstawiała i prezentowała młodzież, to ja bardzo serdecznie zapraszam, bo ja myślę, że oprócz tego, że naprawdę można zdobyć wykształcenie, to jeszcze jest bardzo fajna atmosfera i uczniowie w tej szkole czują się rewelacyjnie. Taka szkoła pozwala tym młodym osobom podjąć jakiś wybór życiowy. Jeżeli pasjonują się pewnymi rzeczami, mogą realizować swoje marzenia, mogą się przygotowywać, a jeżeli stwierdzą nawet, że to nie jest ich bajka, to nawet lepiej. Przeżyją pewną przygodę, przekonają się, czy naprawdę są w stanie i czy to jest to, czego oczekują oni po takiej pracy i po takiej służbie. Zarówno czy to będzie klasa wojskowa, czy policyjna, myślę, że to jest dobra rzecz dla każdego młodego człowieka, pozwala mu się będzie poznawać jego możliwości, no i ewentualnie będzie weryfikował swoje młodzieńcze marzenia, czy to jest akurat to, co w praktyce, czy to jest to, czego on oczekuje. Czy wiążesz swoją przyszłość z mundurem? Wydaje mi się, że tak. Chciałam iść do szkoły, kierować swoją przyszłość z policją i do tego dążę. Dlaczego akurat wybrałeś szkołę mundurową? Bo chcę swoją przyszłość powiązać z wojskiem, myślę. Często mamy wyjścia do jednostki. Tam żołnierze pokazują nam różne ciekawe rzeczy związane z wojskiem, ćwiczenia wojskowe, bardzo ciekawe przeżycia. Szkoła współpracuje z 18 Bielskim Batalionem Powietrzno-Desantowym, Strażą Pożarną i Policją, a także z Aeroklubem i PCK. My bardzo mocno współpracujemy z szkołą jako jednostka i jednostka patronacka w szkole. Wiele
przedsięwzięć realizowanych w oparciu o naszą jednostkę, o naszą bazę szkoleniową, we współpracy z tą młodzieżą. Wielokrotnie byłem, sam osobiście miałem możliwość przekonania się. Mamy tutaj wspaniałych uczniów klas starszych, którzy brali udział w ramach tego, co my robimy w jednostce, nie odstając od, że tak powiem, wyszkolenia żołnierzy, brali udział w zawodach użyteczno-bojowych. Podołali, spędzili 2 dni w pobliskich tutaj górach, sprawdzili się naprawdę i to wszystko, co zrobili, to było na wysokim poziomie. Gratuluję. W ramach zajęć dodatkowych uczniowie mogą wybierać spośród wielu specjalistycznych szkoleń. W ofercie są m.in. kurs nurkowania, zdobycie uprawnień skoczka spadochronowego, szkolenie szybowcowe, jazda konna, kurs prawa jazdy, sporty zimowe takie jak narciarstwo i snowboard oraz patenty i licencje Polskiego Związku Strzeleckiego. Uroczystość odbyła się 13 grudnia, dlatego młodzież licealna zaakcentowała rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. Po ponad 3 miesiącach nauki swoim rodzicom i gościom kadeci zaprezentowali zdobyte umiejętności w widowiskowym pokazie sztuki samoobrony.